Jak tam z tymi usuwaniem samochodów na osiedlu, coś tam się da zrobić śladem, tak jak w Krakowie dali sobie radę. Właśnie, u nas się niestety nie dało Co to zrobić. tak? Byłem, już W rozmawiałem z różne wszystkimi. komisje Nie ma co się Nie ma. kopać z koniem. Byłem, teraz mnie kto A w inny. Krakowie sobie dali radę. A no widzisz. Dałem ci taki artykuł. Bo u nas, w Krakowie można wszystko, u No nas tam też się nie nie było da. łatwo. No. No, nikt nie weźmie na plecy samochodu. No, No, takie są przepisy. no i co, stoją samochody. Stoją, no stoją i się śmieją właściciele. Jeden się śmieje, a drugi nie żyje. No to jak nie żyje, no to przejmuje kto inny to. Komornik ma ten samochód, ale komornika też to nie interesuje. On nie ma miejsca, gdzie go postawić. Na I złom. najlepiej zostawić nad. Na złom już. No ale złomowanie ktoś musi zapłacić. No nie. A tu chodzi, wiesz. No to. No to cena złomu to jest tyle, co zapłacenie tego odholowania. No, ale wiesz, no komuś się musi chcieć. No, no ale miejsce. Ale psychologia jest. No. No ale zajmuje miejsce no, i no, tego nie. Dwa miejsca są zajęte, dwa miejsca, które mogłyby służyć mieszkańcom. No to tak jest na każdym miejscu. Tak, w każdym osiedlu takie są samochody. Byłem na policji i też rozmawiałem. Też nie ma. Nie, sprawa Oni nie do, mają te sprawy codziennie takie przypadki. Sprawa nie do załatwienia. Brak, tak. Ale Kraków sobie dał rady. Nie wiem właśnie jak. Nie znaczy, wiem. Dałem ci taki artykuł, co tam pisało, że dali rady. Zamówili. No. Zamówili lawaty i ściągali te samochody. No, ale widzisz, zamówili i ktoś musi zapłacić. No to za, a u nas jest problem zapłacenia. Fundusz miejski jest jakiś tam rezerwowy. Pewnie, jakby się tego, to by się dało, no ale to musi być chęć woli, ale najlepiej nie, wiesz, problemu nie ruszać, bo jest problem. No to będziesz startował do następnej rady, czyli no. To dasz radę wtedy zrobić coś? Oj, wątpię to. Doświadczenie 5 lat mówi, że raczej jest kopanie z koniem. No ale trzeba próbować, no. Jak się nie będzie próbować, to nic nie zrobisz. Kopanie no. z koniem jest. To drobne rzeczy, tak. No drobne, no od drobnych rzeczy się wszystko tak. zaczyna. Bo jak tam będzie te już, to jak to się, podpisy się zbiera, żeby skandydować tam, czy jak to się teraz zbiera? Tam zbierają podpisy, ale to na burmistrza tylko, a na radnych też się zbiera? Nic nie? mi nie wiadomo na razie. No jak wtedy było, jak 5 lat wtedy temu? Wtedy tak było, teraz nic mi nie wiadomo. No to nie zbierasz podpisów? Nic na razie, nic mi nie wiadomo, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, o, tak ci powiem. Także nie wiadomo, czy będziesz tym radnym, nie, czy... nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A reszta też nic nie wiadomo. Nikt nie potwierdza, nie zaprzecza. Nagle się obudzą z ręką, gdzie chcą. Nie potwierdzają, nie zaprzeczają, wiesz? Obudzą się z ręką, gdzie, nie wiem gdzie. Nie potwierdzają, nie zaprzeczają. Powiedzą, a już były wybory, co wy chcecie? Weź. Może nie inni zaczną działać. No, tak piszą, że no tych czas na młodej, młoda, stary młoda krew. Te tak? dziary, dziadki już też mówią, że oni już nie chcą też być, bo ile można siedzieć w tym. No. O, tutaj jest poparcie. No wiem, co tam. Tutaj jest jeszcze ten starosta. No to, bo to są te Ludwik i popatrz, świętej pamięci ksiądz Zaleski, kurde. No bo to budynki w cerkwi zostaną zagospodarowane. Popatrz, jakie stare to jest. To jest no, sprzęt. No. To jest jeszcze przed nie, tym. Nie, to jest on niedawno to. Jak? Dopiero zostaną Aha. zagospodarowane. Czy... No wiem, to parę lat temu to już, to jest którego to jest? 2018, A. czerwiec. Popatrzcie, 2018. Aha. No. No to dobra. To jest kadencja jeszcze. No to co zrobiłeś w tej kadencji jako radny? Dałeś jakieś tam coś? Przyznaję się, że czymś zrobiłeś dobrego, dobrego dla miasta, czy nie? Marcin idzie. Co zrobiłeś dobrego dla miasta w tej kadencji? Czy się opłacało to czy być tym radnym, czy nie? Oczywiście. Na pewno nie szkodziłem. Nie szkodziłeś, ale... Głosowałem według własnego sumienia. Ale nie da się zrobić wszystkiego, co by się chciało. I jesteś na każdej sesji, dobrze wiesz, jak to jest. Ja nie jestem, bo ostatnio nie byłem. Byłeś. Przegapiłem, nie ale byłem. Ale ty lepiej jesteś zorientowany niż ja, Uberciku. No to tyle na razie z dyżuru radnego dzisiaj, bo wciąż nie zaprzeczam, nie potwierdzam wszystko. No. Nie pamiętam. O, tak jak na komisjach. Tak, to na komisję tego Pegasusa się nie wzywają cię? Ale nie mów tylko na tej komisji. 8 lat temu to samo. Nikt nie pamięta. Słabe pamięci mają.
A tutaj nie będzie też tej komisji w Urzędzie Miejskim, Pegasusowej? Nie. Gdzie to tam? Może też zrobimy tu. Oni grube ryby szukają. No to szczupły nie jesteś. No to. Nic nikomu nie zrobią. Dobrze wiesz. To jest tylko zabawa za nasze pieniądze. Nikt nic nie wie, nic nie pamięta. Za nasze pieniądze zabawa i minie 2 lata i nie będzie nic. Tak było z Ale zawsze coś pogadają. A, pogadać sobie można. To nie lepiej do restauracji, taniej byłoby i ty. A tu komisja kosztuje. Ile kosztuje. Ile milionów. No i to jak kosztuje. No to tyle. Nic nikomu nie zrobią.